Witam. Na tym filmie pokażę Wam, jak w ramach statystyki opisowej, dokładnie wszechstronnej analizy struktury, może być problem z wyznaczeniem wartości dominującej, czyli najczęściej występującej, mody, modalnej, jakkolwiek byśmy to nie nazwali, ale generalnie wartości, która wskazuje, która z liczb może być tą, która ma największą liczebność lub częstość względną, bezwzględną, jakkolwiek to powiemy, występowania. Zacznijmy od najprostszego szeregu, jakim jest szereg rozdzielczy, tutaj taki może szereg indywidualny, może tak by było bardziej poprawne, czyli wyliczone mamy, wypisane wszystkie wartości. W przypadku takiego szeregu patrzymy, która liczba występuje najczęściej, czyli najwięcej ma takich powtórzeń swojej wartości. Tutaj jedynka występuje jeden raz i tu jest drugi raz. Czyli jest już liczbą, przepraszam, częściej występującą niż raz. Potem dwójka występuje tylko pojedynczy jeden raz. Szóstka tak samo. Dwunastka występuje, jak widzimy w naszym szeregu, dwukrotnie, a trzynastka tylko jeden raz. Co w związku z tym? Można powiedzieć, że często, a najczęściej występuje jedynka dwukrotnie i tak samo często dwunastka. Przy takim założeniu, że mamy rozkład jednomodalny, czyli o jednej wartości dominującej, możemy powiedzieć, że w takim szeregu nie ma wartości dominującej. Nie jest to nic naprawdę trudnego, dziwnego, ale przy założeniu rozkładu jednomodalnego, czyli o wartościach, powiedzmy, jakbym pokazała strzałką, rosnących raz do góry, a potem następuje spadek liczebności dla kolejnych wyników, to w takim szeregu tutaj dominanty może nie być. Jeżeli już na przykład jedynka by występowała już jeden raz, to powiemy, że dominującą wartością jest ta wynosząca 12, czyli na przykład najwięcej było takich sklepów, które miały przychód wynoszący 12 tysięcy złotych miesięcznie. Kolejny szereg, który chciałam Wam pokazać i ewentualnie występujący w nim problem wyznaczenia dominanty, to szereg rozdzielczy punktowy. Jeżeli mamy wypisane na przykład przychody sklepów i ile było takich sklepów, no to zwyczajnie, no nie, zwyczajnie, zwyczajnie, ale po prostu może się pojawić przykład taki, że liczebność pewnej wartości wynosi tyle samo, co liczebność innej wartości. W tym przypadku dwie największe liczebności mogą się powtórzyć dla dwóch liczb. Przepraszam. Oznacza to tyle, że w tym szeregu rozdzielczym, tutaj punktowym, mamy w tym momencie sytuację, że dwie wartości dominują w pierwszym momencie, czyli dominuje wartość 5 i dominuje wartość 6, bo to one wśród wszystkich liczebności mają najwyższą wartość tej właśnie liczebności, czyli to jest max ni wynosi 13 dla dwóch liczb. W tej sytuacji, jeżeli znowu zakładamy rozkład tylko jednomodalny, nie ma możliwości, żeby powiedzieć, że dominuje zarówno piątka, jak i szóstka, albo tylko szóstka, albo piątka, ale na jakiej zasadzie? W tej sytuacji może być informacja brak dominanty i to nie jest żaden wasz błąd, a wręcz to może być jakby przykład zadania z haczykiem, czyli takim, gdzie dominanta niekoniecznie jest możliwa do wyznaczenia. Najwięcej jakichś, powiedzmy, przypadków, które mogą nam utrudnić obliczanie dominanty, jest przypadek szeregu rozdzielczego przedziałowego. Czyli mamy początek i koniec każdego przedziału. Tutaj zapisane są z kreską rozdzielającą te dwa elementy i ile było liczb osób mieszczących się w tych poszczególnych przedziałach. Wtedy stosujemy wzór na dominantę przedziałową z zastosowaniem takiego wzoru. Na Waszych ćwiczeniach może być tak, że wykładowca ćwiczeniowiec w ogóle tego nie powie, że dominanta może nie występować i zawsze istnieje możliwość wyliczenia. Ok, ja z tym się nie zamierzam kłócić. Po prostu w niektórych uczelniach istnieje możliwość zawsze wyznaczenia dominanty i ja z tym nie będę walczyła, ale w przypadku, gdy
powiedzmy, wykładowca uwzględniałby takie, powiedzmy, logiczne przypadki braku dominanty przedziałowej, no to po prostu oglądajcie ten filmik dalej. Może po prostu to szybciej zrozumiecie. Wzór na dominantę, powiedzmy, wprowadza pewne ograniczenia. Ograniczenia na takiej zasadzie, że po pierwsze tak, na pewno dominanty nie będziemy mogli liczyć, jeżeli nie zgadzają nam się rozpiętości przedziałów i jakich. Zobaczcie tak, zawsze zaczynamy od tego, że wyznaczamy liczebność maksymalną, najwyższą. I ta liczebność w tym akurat przykładowym zestawie danych to 36. Oznacza to tyle, że dominanta w pierwszym momencie wpada do przedziału od 30 do 40. Żeby skorzystać z tego wzoru, musi zachodzić zgodność taka, że rozpiętość tego przedziału równa 10, czyli tego przedziału, gdzie znajduje się dominanta, musi być taka sama ta rozpiętość jak przedziału wcześniejszego, jak i przedziału kolejnego. Czyli rozpiętość tego przedziału dominanty, jak i przedziału wcześniejszego i następnego musi być dokładnie taka sama. Wartość dowolna, ale musi zachodzić w tym momencie ta zgodność, żeby skorzystać z tego wzoru, bo tu jest potrzebna rozpiętość tego przedziału dominanty. A więc w tym momencie ona tutaj tak jakby traktowana jest, że to jest rozpiętość każdego z tych przedziałów, bo ona jest dokładnie taka sama. To jest warunek potrzebny, żeby skorzystać dokładnie z tego wzoru. Inny przypadek, kiedy nie będzie możliwości wyznaczenia dominanty, to wtedy, kiedy ta największa liczebność, teraz zrobię odwrotnie, tu jest 36, a tu jest na przykład 4. W tym momencie, zobaczcie, największa liczebność, od której ja zaczynam szukanie wartości dominanty w przypadku danych przedziałowych, to jest maksymalna liczebność tu wynosząca 36. A więc mogę powiedzieć, że w pierwszym momencie dominanta wpada do przedziału od 0 do 10. Ten wynik powinien tyle w takim przedziale się zawierać już po zastosowaniu tego wzoru, ale mamy problem. Bo do wzoru ja potrzebuję nie tylko liczebność tego przedziału, czyli 36, nie tylko liczebność przedziału kolejnego, czyli ND plus 1, ale ja potrzebuję również liczebność przedziału wcześniejszego. A jeżeli liczebność pierwszego przedziału wynosi 36, to ile wynosi rozpiętość przedziału wcześniejszego? Ja w tym momencie bym powiedziała, że wyznaczenia dominanty nie ma możliwości, ale spotkałem się z zastosowaniem takim, że po prostu rozpiętość tego przedziału jakby, może inaczej, nie rozpiętość, tylko liczebność tego przedziału wcześniejszego dla przedziału pierwszego zakłada niejedna uczelnia, że to jest po prostu 0. Więc może być taka opcja, ale lepiej zapytać ćwiczeniowca czy wykładowcy, czy skonsultować się z koleżanką czy kolegą na jakiejś tam, powiedzmy, wspólnej nauce. Analogicznie, jeżeli mamy tą naszą wartość dominującą, ja tutaj znowu piszę 4, a tutaj zrobimy na maksa jakieś 36, to w tym momencie zobaczcie, że tu najwyższa liczebność w nowym szeregu, przeze mnie zmienionym, najwyższa liczebność to 36 dla przedziału 60-70, a więc to w tym przedziale teraz znajdowałaby się wartość dominująca. I według mnie z tego wzoru nie można by było skorzystać, żeby policzyć tą dominantę, bo do policzenia dominanty znajdującej się w tym przedziale będziemy potrzebowali liczebność nie tylko przedziału dominanty i przedziału wcześniejszego, ale również przedziału kolejnego. A nie wiemy, ile wynosi liczebność przedziału kolejnego, bo go po prostu fizycznie nie ma. Jeżeli nie ma żadnej wskazówki mówiącej o tym, ile by wynosiła liczebność takiego przedziału kolejnego, którego faktycznie nie ma, no to ja bym powiedziała, że nie ma możliwości wyznaczenia dominanty według tego wzoru. Jeszcze jest trzeci przypadek. Jeżeli na przykład ta nasza liczba, tu zróbmy sobie 16, jako najwyższa liczebność pojawiłaby się dwukrotnie, a tutaj zmienię sobie 15, to ciężko jest stwierdzić, w którym przedziale znajduje się wartość dominująca i do którego przedziału podstawić. Bo jeżeli najwyższa liczebność wynosi 16 i ona się pojawia przynajmniej częściej po prostu niż raz, czyli przynajmniej dwukrotnie, to zarówno wartość dominująca może znajdować się w przedziale od 20 do 30,
jak i w przedziale od 60 do 70. W tej sytuacji, przy założeniu, że nasz wykres rozpiętych, powiedzmy, tych kolejnych liczebności byłby takim wykresem rosnącym, a potem malejącym, czy asymetrycznym, czy symetrycznym, nieważne, ale jest po prostu jedna górka, to nie ma możliwości wyznaczenia dominanty. Czyli może być takie zadanie z haczykiem, że dominanty po prostu nie policzycie. Często pojawiają się również pytania, co w przypadku, jak ja dominanty nie mogę policzyć, a ona jest mi potrzebna. To jest na przykład do tego wzoru na asymetrię, gdzie od średniej odejmujemy dominanty i dzielimy przez odchylenie standardowe, przepraszam, od średniej dominanta i dzielimy przez odchylenie standardowe. Okay. W tej sytuacji po prostu z tego dalszego wzoru na asymetrię nie możemy skorzystać. A więc jeżeli nasze zadanie będzie polegało na tym, że będziemy potrzebować dominantę do kolejnych obliczeń, no to nie można po prostu wykonać tego głównego obliczenia. Jeżeli macie inne zdanie, jak najbardziej kierujcie się tym, co pokazuje Wam ćwiczeniowiec, wykładowiec, bo wiadomo, to oni będą Was sprawdzać i dawać Wam to ostateczne zaliczenie ćwiczeń. Także ten film potraktujcie po prostu jako wyjątek od reguły. Pozdrawiam.